Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie, witamy Państwa w programie Dobry Wieczór z Neonówką. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami, że wybraliście ten program, że oglądacie nas. Cieszymy się, że tu przyszliście, także publiczność, w ogóle jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. Ktoś by pewnie pomyślał, może nie jesteśmy Polakami, także coś w tym jest. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiaj ten świąteczny czas spędzicie z nami. Mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co dzisiaj przygotujemy, to, co mamy do przygotowania. Ten program nazywa się Ale Jaja. Chcielibyśmy Państwa przenieść w troszeczkę inny nastrój. Powiem szczerze, że chcielibyśmy z racji tego, że nasz świat się bardzo mocno komercjalizuje, czego dowodem jest wszechobecna reklama. Jest już w zasadzie wszędzie, w radio, w telewizji, w prasie. Coraz mniej czasu zostaje na taką strawę duchową, na takie zatrzymanie się, na taką refleksję. Chcielibyśmy Państwa teraz zaprosić do teatru. Równocześnie chcemy się wpisać w ogólnopolską akcję Cała Polska czyta Mickiewicza i zaprosić Was na sztukę pod tytułem Pan Tadeusz. Zapraszam do teatru. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Zdrowie? Masz się tylko jedno, dlatego pij codziennie Lekol. Przed zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ile cię trzeba cenić? Lekol! Za jedyne 29,99! Po refundacji 7 dych! Ten tylko się dowie... Lekol! Kto cię stracił? Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy? Firma przewozowa, pazelek i autobusy. Zapewniamy przewozy do miejsc kultu. Lichej, Medjugorje, Fatima. Teraz oferta specjalna. Wybieram Częstochowy, Sochaczew, otrzymujesz gratis. Sześćset trzy, jadę ja, płacisz ty. Kuźwa, mi się noga odkręciła. I w ostrej świecie żebran. To co gród zamkowy na Nowogrodzki? Ochraniasz z jego wiernym ludem. Firma ochroniarska, byli zamowcy, zaprasza na szkolenia? Lubisz to? Jako mię dziecka do zdrowia. Powróciłeś z cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. Całodobowe centrum pogrzebowe, wstawaj. Zapraszam na promocję. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu eść zawrócone życie, podziękować Bogu. Bogu, wal do sznura! Tak nas powracisz co dem no ojczyzny łono. Agencja towarzyska łono, zadzwoń. Albo dojedź.
Kuźwa. Co z tą nogą? Albo na gwincie, albo klej puścił. A tymczasem przenoś mą duszę utęsknioną. Sponsorem gestu narratora jest producent kratek do konfesjonału firma Kratex. Kratex, polska jakość, watykańska precyzja. Kratex, grzech nie mieć takiej kratki. Więcej informacji na www.kratex/2913bhjidb. Cudzysłów.kreska, taka zawijany znaczek, taki od góry, taki podobny do dolara. 412BC1AH, później taki spacja, ale taka na dole, nie że na górze. Później dwie wałkośniki, kropka, kreska, 912HB.html. Przepraszam, pomyliłem się, po dziewiątce miała być siódemka tam. Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko, nad błękietnym niemnem rozciągniony. Sieć siłowni i fitness Piwo i Golonka zaprasza. My ukształtujemy twoją figurę. Kuźma, ciepłe. Wtem dwukonną bryką. Ostatnie wolne miejsca na Sochaczew. Na Sochaczew będzie podstawiał się. Panie, stój pan, panie, nie wiesz pan, z którego się podstawia na Sochaczew? Co? Na Sochaczew, z którego? Co? Nie słyszę pana. Czekaj, szybę otworzę. Panie, na Sochaczew potrzebuję pojechać. A nie, ten pana zabrał, ten musiał nadrabiać. A dokąd pan jedziesz? Do Sochaczewa. Bo ja tam kiedyś dziewczynę miałem. Panie, a kto tam nie miał? Wtem dwukonną bryką wjeżdża młody panek. Przerywamy spektakl pan Tadeusz, aby nadać państwu reklamę naszego sponsora głównego, firmy medycznej Szkodzix. Szkodzix, Szkodzix, o Szkodzixie! Mnie nerka ciągnie. Witam sąsiada. Widzę, że ma pan problem usuwających się nerek. Mam. Ja kiedyś również miałem ten problem, ale od czasu, kiedy regularnie stosuję nerkostop, problem po kilku latach znikł sam. Nerkostop? Nerkostop? A czy to czasem nie uszkadza wątroby? I to jeszcze jak? Dlatego dodatkowo musi pan brać lek o nazwie Wontrolus. Wontrolus znam, on uszkadza trzustkę i jelita. Dokładnie. Pewnie chce mi pan zadać pytanie, czy te wszystkie leki działają na płodność? Chciałem jeszcze zadać pytanie, czy te wszystkie leki działają na płodność? Jeżeli ma pan dzieci, to nie. Jakie to genialne, proste. Wow, wow. Ale to nie koniec. Och, nie? Nie.
Nie, jeżeli pan te wszystkie leki zamówi i zje do końca trwania naszego spektaklu, otrzyma pan onda specjalną nagrodę, niespodziankę. Ale co to będzie za niespodzianka? Niestety nie mogę panu powiedzieć, bo wtedy nie byłaby to niespodzianka. Ale co to będzie za niespodzianka? Ale pan mnie szybko przekonał. Otóż tą nagrodą, niespodzianką będzie specjalna zgrzewka wody ekologicznej Ołowianka z Bytomia. Ołowianka z Bytomia? To jest ta znana woda, co ma wszystkie elementy? Poza H2O. Szał. Uzasadniony. Niech pan pamięta, niech pan codziennie bierze leki firmy Szkodzix. Ale ja biorę codziennie leki firmy Szkodzix. Niech pan bierze częściej. Dobrze. On ma leki, ona ma leki, mam i ja. A czy ty bierzesz już leki firmy Szkodzix? Ojej, widzę, że bierzesz. No widzę, że bierzesz, bo cię wydęło. Dobra. No to... No, ale proszę pana, teraz ja mówię. No, Cześć, ale proszę pana, teraz ja mówię. USG. Proszę pana, jak wół pierdzi, to obora słucha. Proszę państwo, ja nie po to aktorstwo w Krakowie studiowałem, żeby teraz na tyś ciecie wchodzili mi z reklamami. Drodzy państwo, to jest teatr. To jest teatr, a nie jakiś event do p***nie w supermarket. Panie kierowniku, aktor znowu nie chce grać reklam. Panie kolego, czy musimy codziennie to przerabiać? Panie obora. Ile razy ja panu mówiłem, że dzięki tym reklamom istniejemy, dzięki tym reklamom możemy grać klasykę. Dobrze pan wie, że jestem tylko tutaj po to, żeby zachować Mickiewicza w oryginale. I bardzo dobrze, a propos oryginału, będzie mała zmiana? Tutaj te słowa na początku, Litwo, ojczyzno moja. To musimy zmienić, tego i tak nikt nie rozumie, tym bardziej, że zmienił się sponsor strategiczny, teraz to będzie szło tak. Proszę, gramy, tylko tak z wyrwą, z kopytem, z jajem, wiem, że ma. Lidu, ojczyzno moja!